Maybe, Mr. Angel, Lutz. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to be here for the first time today. And I echo the... Przyjemność być tutaj po raz pierwszy z Państwem. I echo the words of my colleague from the South African Embassy. Słyszałem, oczywiście podzielam to, co przekazał kolega z ambasady z Południowej Afryki. As a serving officer of the Royal Air Force, to see these memorials maintained around the world by those who obviously care so deeply for the sacrifice of others. Chciałbym powiedzieć, że tutaj see these monuments maintained around the world. Widzieć te pomniki utrzymywane dookoła świata, te, które upamiętniają wojnę. To remember those who sacrificed their lives for freedom. I pamiętać o tych, którzy poświęcili swoje życie za wolność. Is truly heartwarming and it's also humbling. Jest w sposób trudny wzruszający. Servicemen and women are still fighting for our freedoms around the world. Wciąż na świecie są ludzie, kobiety, mężczyźni, którzy walczą za wolność, za nasz świat. Soldiers or an airman's task is never done. Żołnierze i członkowie armii, którzy nigdy się nie poddają. But they fight on behalf of the people. Ale walczą w imieniu ludzi. And that the people remember them in such a magnificent way is to your very great credit. Thank you. I to, że ludzie pamiętają o takich wydarzeniach, jest bardzo ważne i bardzo Wam dziękuję za to, że Wy też pamiętacie. Również serdecznie dziękujemy.